Ja bym poprosiła już po jednym pytaniu, bo mamy ostatnie minuty. Telewizja Republika, bardzo ale, proszę. Ale pan redaktor ma specjalne prawa, dlatego że on jest szykanowany, a tutaj jest ta łaza wolności, w której jego talent rozkwita. Dobra, już się nie będę wyzłośliwiał. Dalej, panie redaktorze, bardzo dzień proszę. Dzień dobry, jedno pytanie, Michał Jelonek. No, panie marszałku, no to jest poważna polityka, nie jest pan już prezenterem w jednej Jezu, ze stacji. Jak dobrze, że mi pan przypomniał, bo przypomina mi pan nie jedynego z uczestników, ja wie pan? Tak. Niestety nie dysponuję czerwonym przyciskiem, chętnie ja dałbym panu pytanie. Przycisk. Rozumiem. Panie marszałku, ja tylko jedno pytanie, bo o poważnej polityce rozmawiamy. Więc jest pan niezwykle poważnym człowiekiem, zawsze dobrze. Poważnie. Panie marszałku, jednak chciałem dopytać o tę sytuację w służbie zdrowia. Zamykane kolejne szpitale. Szpital w Żywcu mówi, że od NFZ-u nie dostał nawet złotówki. Jak czytamy w oświadczeniu, w odpowiedzi z NFZ-u, szpital jest sam sobie winien, bo przyjął zbyt wielu pacjentów. No tylko pytanie, czy winny nie jest jednak ktoś inny, mianowicie pani minister Izabela Leszczyna w toku kampanii wyborczej przecież zapewniała, że wszystko można zmienić na lepsze za pomocą czarodziejskiej różdżki. Tak zapowiadała? No tak mówiła. No to widzi pan, to pan wie więcej o różnych potencjalnych uczestnikach programu Mam Talent albo innych talent show niż ja wiem. Ja żadnej czarodziejskiej różdżki pani minister Leszczyny nie widziałem. Nie wiem, czy ktoś z państwa widział, może to czas, żeby rozpisać drugi konkurs marszałka Sejmu. Bardzo lubię taki obiektywizm i brak osądzania, który tchnie z pana pytań. Natomiast jeżeli mamy odpowiedzieć, mamy na to odpowiedzieć zupełnie poważnie, odpowiem tak, jak odpowiedziałem koledze przed chwilą. Aż tak dobrze nie znam tej sprawy szpitala w Żywcu, zapoznam się z nią dzisiaj. Zapytam ludzi, którzy się na tym znają u nas w ugrupowaniu. Spróbujemy zainterweniować, mamy posłów, zadać pytanie i uzyskać odpowiedź, co się dzieje, dlaczego się dzieje, czy można temu przeciwdziałać. Powtórzę, każda informacja o tym, że gdzieś zamykany jest jakiś oddział, że ktoś nie będzie miał zapłacone za nadwykonania, jest niepokojąca, powinna zostać sprawdzona, bo chodzi o nasze zdrowie i życie. I naprawdę nie wiem, jaki związek ma z tym czarodziejska różdżka, której nie widziałem pani minister Leszczyny. Sprawdzę, dowiem się, dam znać. Jak się gdzieś złapiemy po drodze jeszcze dzisiaj, to pewnie będę bardziej przygotowany do odpowiedzi na to konkretne pytanie. Bardzo dziękuję za jedno pytanie.